Witam serdecznie. Dzisiaj jestem sam, więc proszę wybaczyć jakość, że tak powiem, tego wykonania, ale jeżeli ktoś śledzi moją aktywność, to wie, że jestem bardzo przeciwny próbnym maturom wydawnictw, które organizują, znaczy piszą maturzyści w szkołach. I w tym roku w jednym z arkuszy pojawiło się takie zadanie, z którym się wybitnie nie zgadzam, z tym, co tutaj jest po pierwsze podane, z czym maturzysta ma sobie poradzić, a dwa również z prawidłową odpowiedzią, którą sugeruje nam wydawnictwo. Po pierwsze chodzi o to, że to jest totalnie błędne, dlatego że tu wcale się nie powstaje 14-czerwony osad w trzeciej zlewce, bo po prostu się nam ten wodorotlenek miedzi roztworzy. Nie tak się przeprowadza próbę Trommera. To, z jakiego powodu ja najeżdżam na te arkusze, wynika stąd, że są tam źle zaplanowane doświadczenia. Nawet te, które muszą znać maturzyści, są źle zaplanowane. To doświadczenie, takie jak próba Trommera, jest tutaj też źle zaplanowane, bo nie tak się ją przeprowadza. Jeżeli sobie popatrzeć w najnowsze arkusze maturalne, to zdecydowanie to inaczej wygląda, dlatego że odczynnikiem Trommera wcale nie jest wodorotlenek miedzi. Jest zawiesina, ale zalkalizowana wodorotlenku miedzi. Sam wodorotlenek miedzi nie działa jako odczynnik Trommera, więc to już jest po pierwsze źle. A po drugie, jak do wodorotlenku byśmy po prostu dodali kwasu, to on nam się roztworzy. Tu nie będzie żadnego redoksu. I pokazuję na starszym filmie, że jak do wodorotlenku miedzi po prostu wprowadzić kwas mrówkowy, to on się po prostu roztwarza, bo powstaje roztwór mrówczanu miedzi. Mamy w końcu reakcję wodorotlenku i miedzi. Ale chcę się jeszcze odnieść do tego czwartej zlewki, gdzie według prawidłowej odpowiedzi powstaje roztwór o szafirowym zabarwieniu. No to sprawdźmy, czy to na pewno tak jest. Czy to na pewno tak jest? Przygotowałem już tutaj, może wyłączę mieszanie, żeby było widać, zawiesinę wodorotlenku miedzi świeżo strąconego, no strąconego bezpośrednio przed rozpoczęciem nagrywania. Teraz dodamy tutaj roztworu kwasu szczawiowego. Mam to tak przygotowane stężenia, żeby po prostu odmierzyć po prostu 10 ml i był to stosunek stechiometryczny. I popatrzmy, co się zaczyna dziać. Niebieski osad, który znamy, ten galaretowaty niebieski osad, przechodzi w jasno-niebieski, prawie że biały osad. Jeżeli ja tu dodam nadmiaru, to nie zaobserwuję roztwarzania się tego osadu. W tej chwili mamy już nadmiar jednokrotny, czyli po prostu jest tam 200% ilości stechiometrycznej. Dodajmy jeszcze. Nie widzimy, żeby cokolwiek się nam tutaj roztwarzało. A czym jest ten biały osad? Jest to nic innego jak po prostu szczawian miedzi, który jest związkiem praktycznie nierozpuszczalnym w wodzie. Po prostu nie powstaje tutaj szafirowy roztwór, bo nie mamy tutaj diolu. To jest kwas szczawiowy, a nie diol. Diol do tego jeszcze z sąsiednimi grupami OH przy sąsiednich atomach węgla. Więc absolutnie nie. Można roztworzyć taki szczawian i uzyskać roztwór, co prawda może nie taki całkiem szafirowy, a bardziej niebieski, chociaż no wpadający w szafir, jeżeli by zrobić reakcję strąceniową sól plus sól. Ze szczawianami, a nie z kwasem szczawiowym, powstają takie kompleksy. Zresztą zobaczmy, jeżeli ja tam zacznę dodawać NaOH, który mi zacznie zobojętniać ten kwas, który tam dodałem w nadmiarze, czyli powstanie tam po prostu szczawian sodu, to zobaczmy, co się będzie działo. Jeszcze to troszeczkę. O, już widać, zobaczmy, osad się roztwarza, barwa ciemnieje. O, już nawet nie muszę dodawać więcej, może nie będę dodawał. I dopiero teraz otrzymaliśmy szafirowy roztwór w reakcji ze szczawianem, który tworzy kompleksy, anion szczawianowy tworzy kompleksy właśnie z kationami miedzi. Ale to się dzieje w reakcji sól plus sól. Jeżeli troszkę poczekamy, to on nam za chwilę wykrystalizuje właśnie w postaci takiego pięknego, igiełkowatych właśnie kryształów. Być może kiedyś wyhoduje lepsze. Ale teraz odnieśmy się do tego, co musi wiedzieć maturzysta. Co musi wiedzieć maturzysta? Maturzysta ma do dyspozycji kartę wzorów. Na podstawie karty wzorów on nie jest w stanie dojść do tego, co tutaj się stanie, bo nie ma tam anionu szczawianowego.
Po drugie, obserwacja w poprawnej odpowiedzi jest błędna. Ja twierdzę, że te arkusze, i się z tym całkowicie zgadzam, bo to nie jest pierwszy film, który ja kręcę na podstawie tego, co widzę w próbnych arkuszach. Że te arkusze układają osoby, które same doświadczeń nie robią, o których piszą. Są to doświadczenia na zasadzie, wydaje mi się, że tak tu będzie. Ale na jakiej podstawie maturzysta ma wiedzieć, po pierwsze, że tu by miał powstać, skoro on ma wiedzieć, że z diolami, owszem, jeżeli mamy te diole, prawda, gdzie są te grupy OH przy sąsiednich atomach węgla, to owszem, powstają, ale tu mamy kwas szczawiowy. Dwa, na podstawie czego on ma tutaj wyciągnąć informacje, cokolwiek, o czymkolwiek, skoro nie ma do tego żadnych danych. No chyba, żeby to po prostu przypadkiem wiedział. Ale na podstawie tego, co maturzysta musi wiedzieć, to nawet jeżeli jest na 100% przygotowany, nie poradzi sobie z tym, bo tu jest zgadywanka. Jest zgadywanka, co tu tak naprawdę się stanie. To po prostu skreślamy, bo to maturzysta nie ma do tego, jak dojść. Takie zadanie absolutnie by się nie pojawiło na prawdziwej maturze, bo po prostu jest wesołe, jest nieprzemyślane i po prostu autor tego doświadczenia nie zrobił. I wprowadza to po prostu w błąd. No po co? Ja się pytam po raz który, po co coś takiego w ogóle robić? Najeżdżam, ale no jak to można tolerować? No przecież chemia jest nauką eksperymentalną. To róbmy takie przykłady, które mają jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości, a nie skazujmy ludzi na to, żeby się domyśleli, co autor miał na myśli i dlaczego akurat tak mu się wydawało. Co to ma wspólnego z jakimś sprawdzaniem wiedzy? Nic. A maturzysta, nie możemy od niego wymagać, żeby poradził sobie z tym zadaniem. Także generalnie ja to po prostu skreślam. No jestem poirytowany, ale trudno nie być, jak się po raz kolejny coś takiego widzi. Apeluję do twórców arkuszy po prostu, żeby no, konsultowali z kimkolwiek, sprawdzali ile mogli doświadczalnie, bo na zasadzie widzi mi się, można naprawdę zaszkodzić tym maturzystom. Okej, dziękuję i pozdrawiam.